Nazwa to najlepsze miejsce do ich przechowywania. Pozwól, że opiszę ci, czego masz szukać. Dla gołego oka kryształy chiralne są złote. Łączą się w formacje przypominające ludzkie ręce. Skupiska skały i gruzu unoszą się metr albo dwa nad ziemią. Najłatwiej je znaleźć na obszarach, gdzie występują duże opady. Nadążasz za mną? Deszcze, lewitujące skały, złote ręce. To twoja trójca. Te trzy rzeczy razem zawsze oznaczają obecność kryształów. Jeśli jesteś spostrzegawczy, to może już nawet teraz wiesz, gdzie ich szukać. Zlecenie przydzielone. Rozpoczynam skan przyjemnej podróży. Dobra, moi drodzy. Nie wiem za bardzo, co mam zrobić, ale chyba mam zebrać. O, mam motor w ogóle. Użycie broni dozwolone. Czemu? Sam? Chyba autoładowarka w tym motorze padła. O kurde. Jeżeli chcesz się przejechać, musisz go zasilić z pomocą generatora. Ale jakiego generatora? Skrzynka pocztowa. Nie wiem, o jaki generator chodzi. Sam. Kryształy chiralne są małe i trudne do zauważenia gołym okiem. Najlepiej użyj odradka, który wskaże ci właściwy kierunek. Aby sprawdzić większy obszar, pomyśl o zbudowaniu strażnicy. Jest wyposażona w kilku. Dobra, mamy te kryształy na pewno zbierać. Nie wiem po co jeszcze. Okej, już blisko. Dobra, odbiór kryształy spiralne. Czyli to mamy zrobione. Nie pamiętam dokładnie, co musimy zrobić. Mieliśmy chyba iść do... Okej, to mamy zrobione. A to co to jest? O! Aha. Wróć z kryształami, no właśnie wracam. Próbujemy w granat z kupy i moczu, jeszcze nie. Rozpoczynam skan. Skanuję udobnika. Sam. Dostawy kryształów chiralnych różnią się od zwykłych zleceń, choć procedura jest dość prosta. Jeśli chcesz oddać kryształy, które zebrałeś, wybierz opcję przetwórz w terminalu dostaw. Przetwórz. Przetwórz kryształy chiralne.
Masz dla nas kryształy chiralne? Te kryształy powstają tylko tam, gdzie poziom chiralium jest podwyższony. Zastanawiam się, czy może to mieć związek z rozbudową sieci. A niech nie, chłopie. Trochę tego przyniosłeś. Powinno starczyć i dla technicznych, i dla działu badań. Mieli to pod samym nosem przecież. Możesz zostawić zbędne kryształy chiralne w każdej placówce. Trafią do miejscowego magazynu. W tych magazynach są przechowywane materiały, z których możesz tworzyć sprzęt. Okej. No właśnie, oni mają wszystko pod nosem, tylko łazić im się nie chce. To jest bez sensu. Dobra robota. Twój stopień połączenia jest coraz wyższy. Wraz ze wzrostem stopnia połączenia zyskasz dostęp do większych ilości zasobów w naszych placówkach. Gdzie oni siedzą? Pod ziemią. Karagasz. U, nowy tytuł. Prawdziwa legenda. Udało się osiągnąć ocenę 10 za wagę dostaw. Więcej ładunku. No fajnie. A, byłbym zapomniał. To dla ciebie. To spray naprawczy do łatania pojemników na ładunek. Dobrze sobie radzi z uszkodzeniami od temporalu. Przydatny gadżet, zwłaszcza jeśli często obrywasz. Dodaliśmy go do twojej listy zapasów. Będzie dostępny, kiedy tylko zechcesz. Okej. Dużo tych menu, ja się w tym nie łapię nigdy. Wykazano zależność między wysokim poziomem chiralium i częstym występowaniem kryształów. Może to być efekt ciągłej rozbudowy sieci. Ale nie przejmuj się, lokalne stężenie chiralium nadal nie wykracza poza normę. Jeśli znajdziesz więcej, koniecznie je zbierz. Zobaczysz, że ci się opłaci. Mhm. Jeśli zdobędziesz więcej kryształów, możesz je przekazać w dowolnej placówce. Możesz też przekazywać inne surowce i rzeczy, których nie potrzebujesz. Wszystko ma jakąś wartość. To, czego nie zużyjemy, można rozłożyć na czynniki pierwsze i wykorzystać inaczej, na przykład do badań. Odzyskaj interfejs drukarki, aha. Stwórz sprzęt. A nie, mam trzy takie, to nie chcę. Nadal masz robotę, Sam. Nie każmy ludziom czekać. Nadal mam robotę. Dobra, odzyskanie interfejsu drukarki. No dobra. I to lecę tam. Ja nie wiem, jak się broni w ogóle używa. Co
co mi daje, jak że założę okulary? Tak trzymaj i nie puszczaj. Kondycja przywrócona. Z bliżej nieznanego powodu muły niemal zawsze zabierają skradzione przesyłki do domu. Znajdź ją z tej ładunki. Łatwizna. Ale uważaj, są uzbrojeni. Na wszelki wypadek, bądź w to walki. Nie wiem, jak się walczy. Dobrze, idziemy. Tunele między placówkami może by nie dam. Może lajki dać za moją drabinę? O, shit. Pamiętaj sam, zanim wejdziesz na składowisko mułów, potwierdź lokalizację skrzynki pocztowej z naszym ładunkiem z pomocą strażnicy. Z pomocą strażnicy? Skrzynka pocztowa. Zmień obiekt. Aha. No, zaraz zobaczymy, co ta strażnica tu robi. Dobra, zakończona. To sam nie wiem. To jest ten ładunek, czy nie? Chyba coś nie bardzo. No ale jest jakaś skrzynka, no nie wiem, biegnę tam. Tu coś jest. Składowiska mułów rzadko bywają opuszczone, więc musisz uważać. Poruszaj się jak najwolniej, żeby zminimalizować hałas. Tam jest koleś. Twoje kryształy chiralnych jest wyświetlana w części mapy. Znajdź jakąś kryjówkę. Rozglądaj się i ufaj przeczuciu.
ich jakoś zabić? Maszynkę w dłoni to może bić. To jest to splot. Nie wiem jak się tego używa. Słuchaj, to musisz pięściami bić. Ja nie wiem jak się chowa przedmioty. Nie wiem jak się bije w ogóle. Gdzie tych znaczników zostawili? Mogę to jakoś nie widzieć tych znaczników, no bo co mi taki znacznik daje? Oh.
co to jest. No chodź. Może przez wodę chcesz pobiec, co? Wszystko wziąć? Co to się teraz będzie działo? Bardziej ciężko chodzić. Może rzeką bym spływ zrobił, jeśli chodzi o te rzeczy, wiecie, po prostu je puścił rzeką, niech se płyną. Wszyscy się śmiali, o... Dokładnie, wszyscy się śmiali, myśmy to zrobili. Jaki w ogóle ładunek. Śmiesznie patrzenie na tą grę, to chyba jest główna zabawa w tej grze, że patrzycie, czy ktoś się wypierdzieli z ładunkiem, czy nie. No nie, bo jakbym wrzucił teraz ten ładunek do rzeki, to czy on by nie spłynął na dół? Dzięki czemu mógłbym później sobie to na dole wyłowić? Nie wiem jak w tym momencie, czy to mogę w tym momencie ułożyć sobie ten ładunek jeszcze raz? Dlaczego tu jest tak wielu martwych ludzi, bo rozpęd, bo... Nie zrobili im przykrości. Jasny dzień. Wiecie? O, widzicie? Dobrze, że drabinę miałem przygotowaną. Możesz? A jak to mogę zrobić? Bo nie wiem jak się wchodzi do jakiejś menu. Mam wejść? Ładunek, o. Dobra, udało mi się. On będzie trochę łatwiej, bo tam miałem jakąś dziurę w tym ładunku.
fanatycy kurierstwa. Wstyd, że w ogóle się z nimi użeramy. Dawniej wszystko ogarniała maszyneria. Z górki teraz. Przesył, trzymajcie się. Trzymajcie pojazdy bezzałogowe i drony. My tylko siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak się ubijają. To była rewolucja. O krok od osobliwości. Mogła wszystko odmienić. Ale tak się nie stało. Ludziom się nie podobało, że przestali być potrzebni w sektorze usług. Czyli to te moduły, to są roboty? Zaczęliśmy znowu przyjmować ludzkich pracowników. Dawaliśmy im mało istotne zlecenia, żeby tylko poczuli się ważni. I tak to się zaczęło. Teraz mamy bandy nałogowych doręczycieli, których kręci tylko podprowadzanie przesyłek. Hieny non-stop węszą za kurierami. Nie daj im się złapać. Na czym polega fabuła w tej grze? Że ludzie chcą odbudować Amerykę i robią to, chcą to zrobić. Sprawdzanie identyfikatora. Nie, chcą to zrobić, budując taką sieć jakby połączeń między bazami na od zachodu do. Od wschodu do zachodu Ameryki, nie? Jak w Railway Empire. To jest podobne do Railway Empire, jest fabuła. No i my musimy zrobić tę sieć, tylko że zamiast jeździć pociągiem, to biegamy. Odtwarzanie kombinezon. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Światłowody kładą. Welcome. Nic tak nie psuje nastroju w trasie, jak dziura w bucie. Jak nie będziesz dbał o takie sprawy, prędzej czy później coś sobie uszkodzisz. Właśnie dostałeś ode mnie nowe buty. Standardowy model Bridges. Powinny pasować. Zawsze noś przy sobie dodatkową parę. A jeżeli zapomnisz albo ją zgubisz, stwórz sobie nową za pomocą terminala w jednej z naszych placówek. O! Most. Dostaliśmy most, widzieliście? Do zobaczenia. Gratulacje, Sam. Jak rozumiem, masz do dyspozycji drukarkę chiralną. Niezwykle przydatne urządzenie, działające wyłącznie dzięki temu, że nasza sieć wykorzystuje moc plaży. I umożliwia nam natychmiastowy przesył ogromnych ilości danych. W zwykłych okolicznościach podobne transfery zajmowałyby godziny albo nawet dni. Stąd też teorie, że sieć chiralna może stanowić pewnego rodzaju wehikuł czasu, który przesyła informacje w przeszłość. Nasze życie jest dziś nierozerwalnie związane. Co to ta z sieć plaża? To jest jakby taki wygląda jakiś inny wymiar. Nie znamy w pełni ich natury. Przypomina to trochę relację człowieka pierwotnego z ogniem. Czy to korzystna relacja? Pewnie. A niebezpieczna? Jeszcze jak. Doszliśmy jednak do wniosku, że korzyści przewyższają ryzyko. Z plażą związani są też wynurzeni, przez co staje się jeszcze bardziej jasne, że powinniśmy dalej zgłębiać jej temat. Jakby jakieś inne wymiary. To jest jakieś... To samo nie wiem, to wygląda jakby wymiary się przeniknęły, moim zdaniem, jeśli jakieś badania robili. Natychmiast ci o tym i to pewnie tak otworzyli jakąś drogę do świata zmarłych, czy nie. Dobra robota. Dobra, co ja mam na plecach i jak to z tego się pozbyć? Przetwórz. Co ja mam to przetworzyć? Thank you.
prywatnej szafce możesz trzymać ładunki i nie tylko. Aha, to ja nie wiem, co to jest prywatna szafka, a co to jest ten... Może ja coś powinienem sobie stworzyć, jakieś rzeczy. Dodaliśmy ci schemat. Pierwszy krok to położenie fundamentu, a następnie trzeba tylko dostarczyć dodatkowe materiały. Okej. Dobry most przydałby się wielu rzekom i kanionom. Przespaceruj się po swoim dziele, a zaręczam, że będziesz zadowolony. Spróbuj. Bo mam za dużo tych rzeczy, nie? Na plecach. Ile mam na przykład drabin w inwentory? Bo nie wiem. To jest gdzieś napisane? Bo to widzę, że to waży 3 kg. Bo co ja mam z tym żywicem i z tym metalem? Co to ja mam to wyrzucić gdzieś? Wiecie o co chodzi? Nie, mam pełno rzeczy na plecach i teraz tak. Wygląda na to, że ktoś dostarczył do celu jedną z twoich przesyłek. Odbierz go korzystając ze wspólnej skrzynki. Ale po co mam odebrać tę ładunek? Co mi to da? Chyba przetworzyć? Ale na co to się przekłada? Aha. Przetwarzam coś. Czyli ja to teraz przetwarzam z powrotem na te materiały jakby. To coś wszystko teraz mieli i będę miał te materiały. Później sobie mogę coś zrobić w innym bloku. Chyba tak to działa. Dziękujemy za wsparcie. No albo mi to ukradli właśnie, no nie mam pojęcia. Nie, chyba to trafia do mnie. Dobra, zaczep. Budowę mostu i ok,
Okej, idziemy most budować, wyruszyć, tak. Kurczę, straszne te menu, no nie wiem, może się spokojnie, ale powiem wam, że ciężko to. Dziękujemy za twój wkład. Rozpoczynam start przyjemnej podróży. Most postawię, to mi ten metal spadnie. Okej, Sam. Udaj się do wyznaczonego obszaru budowy mostu. Fundament powinien być na miejscu. Z twoją pomocą skończymy budowę. W pobliżu jest terminal. Użyj go, by przekazać materiały. Dobra, czaję, o co chodzi. Ale ten most duży. No ale jak będą prowadzące rzeki, to trzeba będzie mosty budować. Może tak być. Wydaje, że ja ciągle tutorial robię do tej. Znalazłeś teren budowy. W pobliżu jest terminal. Użyj go, by przekazać materiały. O, Benjamin Henko dał mi lajka. I most się buduje. Pięknie. Brawo. Jaki jest ten most ułatwi życie wielu ludziom. Możesz być pewny, że skorzysta z niego każdy, kto zawita w te okolice. Wypatruj inni miejsc, w których most byłby przydatny. Dobra, jak gdzieś mam iść? Tu mam iść. Do farmy wiatrowej, tak? No to idę tam. Zaraz będą mnie boki, czuję to. Do tego nam się ładunek jeszcze rozpada powoli. Bo to od tego deszczu on niszczy nam ładunek. Chociaż on podobno powoduje, że ten ładunek się łatwiej niszczy. Chyba samego ładunku nie niszczy. Nie jestem pewien, że takiego było tam napisane, ale może sam ładunek też niszczy. Thank you.
zbiera, nie wiem co to jest jakiś. Sandałowiec. Co to jest sandałowiec? Jak z ręki wyciągnąć coś, żeby... Jak to schować? Całą energię w monsterka. O kurde, jaki wielki ładunek. A, będzie ciężko. Się ładunek niszczy, co ja mam zrobić? Spray na pojemniki, ale nie mam czegoś takiego, może mam? Spray, gdzie? Mam jakiś splot, drabina, assembler, assembler, zaczep, zaczep. Aha, czekajcie, bo jeszcze jest. To jest to samo. O. Może tu też mam drugą stronę? Nie. Nie. Ten dysk powoduje, że mi się niszczą te... Jako tymczasowe obuwie.
Założysz je na stopy, aha. No, nie zrobiłem sobie chyba szpreja i nie mam, nie wiedziałem. Myślałem, że ten szprej jest, nie wiem, bo że mi go dali. Chyba tu wsadzę coś, wiecie. Nie ma go zresztą. Muszę się napić. Czekajcie, bo ja coś mam chyba krzywo. Bo on się jakoś dziwnie buja strasznie, a mimo że nie ma wcale nadwagi. Kurde. No i co teraz, jak się zniszczył ten pojemnik, nie może questa zrobić? Będzie coraz trudniej. Nie, teraz nie mogę. On nie sika. Nie. Wolę pocierpieć. Nie sika, bo pada. Aha, okej. Cierpieć.
stało? Co się stało? A mogę chodzić chociaż? Bez sensu. To ja nie rozumiem, to muszę te spreje kupić, tak? Czemu mi nie powiedzieli, że bez sprayi mam nie łazić? I od początku wszystko, ja pierdolę. Będzie, że się gdzieś nam zapisało. Zawsze zauważają, zawsze mnie łapie, mnie coś robi źle. Bardziej.
gorzej. Sakra. Możesz odetchnąć. Opuściłeś terytorium wynurzonych. Wszystko przez to cholerne wdarcie. Upadek Ameryki, tropiciele, wszystko. Świat zmienił się nie do poznania. Ludzkość szukała drogi ucieczki jak szczury na tonącym okręcie. Ale przecież nie ma dokąd uciec. Długo tak nie pociągniemy. Jeśli mamy przetrwać, musimy znaleźć inną drogę. Musimy się uporać z wynurzonymi, z wdarciem, z całym tym burdelem. Identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Kurde, powiem, że masakra. No. Prawieśmy nie przeszli przez terytorium wynurzone. Zniszczona, co? Dostarczam ładunek. Muszę też spreje kupić. Dziękujemy. Ten moduł pozwoli nam zasilić centrum dystrybucji za pomocą sieci. I może nawet inne miejsca. Oby UCA dobrze wykorzystało naszą elektryczność. Mogę rzucić okiem? Świetnie. Wszystko gra. Dziękuję. W ogóle nie zniszczone. Teraz wystarczy połączyć się z siecią chiralną. Do dzieła. Sieci to ograniczony zasób, który pochłania każdy zbudowany obiekt. Wraz z podwyższeniem stopnia połączenia zwiększa się jednak także dostępna przepustowość. Generator mogę wybudować. W końcu możemy się wykazać. Dzięki. Słyszałem, że reszta twojego zespołu zginęła. Tym bardziej podziwiam twoją pracę. Jesteś człowiekiem orkiestrą. Oby Amelie szło równie dobrze. Ciekawe, czy dotarła do granicznego. To ona powierzyła nam farmę wiatrową. Ja zabezpieczałem tyły, a Amelie była na przodzie. Nie poznałem jej osobiście, ale podróżowanie z nią było zaszczytem. Przekaż jej to, kiedy ją spotkasz. Dobrze? Będę pamiętał. Sam, masz chwilę? Przeprowadziłem eksperyment z twoją krwią. Chyba miałeś niezłego nosa.
Po rozpyleniu próbki twojej krwi na terytorium wynurzonych, ich aktywność zauważalnie spadła. Choć trudno to potwierdzić, bo nie ma innych repatriantów, których moglibyśmy poprosić o udział w testach, wygląda na to, że wydzieliny repatriantów odstraszają wynurzonych. Mama postanowiła stworzyć broń, żeby sprawdzić tę teorię. Niedługo skończy prototyp. Chcielibyśmy, żebyś go przetestował. Sam, to idealna okazja. W sieci chiralnej jest już prawie cały region. Został tylko węzeł portowy. Wróć do węzła stołecznego i pobierz zapasy dla portowego. Kiedy tu dotrzesz, przekażemy ci prototyp osobiście. Jeszcze jedno. Kurierzy nieczęsto odwiedzają tę farmę wiatrową. Przy okazji, przyjmij wszystkie niewykonane zlecenia. Nie ma sensu wracać tu z pustymi rękami, skoro można coś zrobić. Zajrzyj do terminala dostaw. Ty no, ale to co mam teraz? Wszystko przegrywać? Dobra, dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Sekund. Czekajcie, coś tam porzuconego dostarczam. Dostarczam ładunek. Przekazując nadmiar materiałów do placówki, zwiększy... Materiały te można później wykorzystać do tworzenia sprzętu. I nie tylko. Pamiętaj jednak, że każda placówka ma swój magazyn i ilość zapasów może być... Tak więc nie przesadź. No te rzeczy są uszkodzone, ale nie są zepsute, te co mam na ramionach. Dostarczam ładunek. Dziękujemy za wsparcie. Dobra robota. W ramach nagrody dodałam ci do assemblera pewien gadżet. Generator. Teraz będziemy mogli robić. To cacko pozwoli ci ładować baterie wszystkich pobliskich urządzeń. Mam też na myśli maszyny i motory i inne pojazdy z akumulatorem. Jakbym chciał do kwatry się udać. Gratulacje. Możesz przyjmować zlecenia otwarte. Chociaż nie są może aż tak istotne jak te przypisane tylko do ciebie. Jeśli i tak idziesz w danym kierunku i masz miejsce w bagażu, możesz zrobić coś więcej, prawda? To, że nie są kluczowe dla misji, nie znaczy, że nie są dla kogoś ważne. Warto zrobić dobry uczynek. Centrum Dysu Zachód na węzeł, dostawa żywic.
Przyjąłem to zlecenie, czy nie? Przyjmij zlecenie. Przyjmuję. Czemu mi się otwiera to menu? Czemu mam stworzyć sprzęt? Litra? To jest strasznie dużo chyba. Mogę tak sobie pisać na śniegu? O jest. Ale ktoś tam mosty pobudował. Ja sobie tu przycupnę, może dam śpi mu. Niech on sobie tu obóz rozłoży, co? Dobra, śpi sobie, moi drodzy, przerwa.